W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. Witam Państwa serdecznie, a przed nami zwyciężczyni kategorii 57 kg. Kolejne zwycięstwo reprezentantki Polski, Sandra Kruk. Sandra, piękna fryzura, jeszcze chyba piękniejsze boksy. Dziękuję bardzo. I no, ja jestem pełen podziwu dla Twojej postawy w ringu. Taka naprawdę dziewczyna, która ma tyle w sobie serca i chęci do walki, że tu zachwyciłaś dosłownie publiczność w hali w Katowicach. W jaki sposób to właśnie robisz? No, moją domeną jest wytrzymałość, dlatego muszę iść ciągle do przodu, balans. Tylko jeszcze dzisiaj za mało podwójnej lewej, za mało rozbijam, żeby dojść w prawą. No właśnie, jeżeli chodzi o wytrzymałość, to masz naprawdę kolosalną i to wszyscy widzieli. I rzeczywiście przy Twoich warunkach wzrostowych ten półdystans jest kapitalny. A ta lewa by się na pewno przydała chyba. No, oczywiście, a no inaczej nie mogę boksować, bo większości zawodniczek są ode mnie sporo wyższe, więc muszę podchodzić do półdystansu i w półdystansie próbować swoich sił. A prywatne marzenia? No, takie chyba większości dziewczyn tu z kadry. Olimpiada. Olimpiada i na pewno więcej zwycięstw, znaczy wszystkie zwycięstwa. Ja myślę, przy takim stylu boksowania to nie może być inaczej. A jeżeli chodzi o... powiedzmy tutaj, w Unii Europejskiej, w mistrzostwach. No, liczę, że w tym roku uda się złoto. Zdobędzie złoto. A jeżeli chodzi tutaj, czy boksowałaś może z którymi zawodniczkami? No tak jak patrzyłam, że teraz z tymi, co są w tej półce mojej, z żadną nie boksowałam, więc się okaże, jak one boksują. A w ogóle, czy są tutaj na Mistrzostwach Unii Europejskiej, której zawodniczki, z którymi możesz się zmierzyć? No oczywiście są, były, które, z którymi już tu walczyłam, ale jedna Francuzka, którą w tamtym roku przegrałam na Unii, przeszła kategorię wyżej i już odpadła, no więc... Czy w ogóle dużo poświęcasz czasu na trening pięściarski, jeżeli jesteś poza kadrą, poza zgrupowaniami w klubie i właśnie... Dużo, bo w klubie staram się trenować jak najczęściej, chociaż mam 20 km do klubu. Staram się dojeżdżać przynajmniej 3 razy w tygodniu. No i ja resztę dni. Ja przepraszam, ale podwójna rola jest niewdzięczna. I 20 km do klubu dojeżdżasz i to cię nie męczy? Ponad 20 nawet. A czy samochodem, rowerem, środkami komunikacji miejskiej? Środkami komunikacji miejskiej, samochodem, różnie. Różnie to bywa. Jeżeli chodzi kwestia nauki, czy chodzisz gdzieś do szkoły, uczysz się? Nie, teraz już nie, tylko trenuję. Tylko poświęcasz czas treningom. Sandra, naprawdę życzę Ci wszystkiego najlepszego i niech się spełni Twoje marzenie, czyli number one, sobota. I tak będzie? Musi być. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.